Czas jest niezwykle wymagający i wiele osób mówi, że te wybory do Parlamentu Europejskiego będą ważniejsze niż wszystkie dotychczasowe. I może tak jest rzeczywiście, bo wyzwania przed nami stoją kolosalne i my musimy im sprostać. Nie ma innego wyjścia. My musimy im sprostać i to jest i wojna na Ukrainie, i to, żebyśmy odstraszali Putina wspólnymi europejskimi siłami, i to, żeby działać na temat zmian klimatycznych, i to nie tylko w Europie, ale żebyśmy potrafili być tak silni, żeby mieć wpływ na innych, i to, żeby przestrzegać praw człowieka, i to, żeby dbać o małe i średnie przedsiębiorstwa i o konsumentów na całym kontynencie. Wtedy Polska naprawdę jest silna i zasobna. Te wybory mogą rzeczywiście być kluczowe. A jak Państwo zapewne wiedzą, większość pracy w polskim parlamencie to jest wdrażanie prawa, które wspólnie ustalamy na poziomie europejskim. I potem wdraża się je w krajach członkowskich. Jako Polka walczyłam o to, żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej. Ja byłam jedną z współorganizatorek referendum wejścia do Unii Europejskiej. A jako Europejka ścierałam się z globalnymi, wielkimi korporacjami i udało mi się wyegzekwować od nich, stworzyć prawo takie, żeby oni dobrze służyli konsumentom, konsumentowi europejskiemu, żeby nie myśleli tylko o sobie. Walka z katastrofą klimatyczną to jest wyzwanie dla każdego z nas, nie tylko dla specjalistów. I każdy człowiek i każda osoba, która słucha uważnie, wie, że ma swoje miejsce w tej odpowiedzialności za klimat. To, co jest niezwykle ważne, to zamiast się bać, to znaczy powinniśmy wykorzystywać szanse. Badania na rozwój, nowe technologie, to jest szansa na dużo ciekawych, dobrze płatnych miejsc pracy. Wykorzystujmy te szanse. I na pewno nie ma innego wyjścia niż troszczenie się o to, abyśmy czynili postęp w zdobywaniu czystej energii, rozwijaniu nowych technologii. Na pewno nie ma innego wyjścia niż angażować się w te tematy i zależy mi bardzo na tym, żeby to wszyscy zrozumieli. Też ci, którzy dzisiaj się boją, którzy blokują drogi i wysypują zboże, również oni muszą to zrozumieć, a ja na pewno zrobię wszystko, co się da, aby ten cały proces dla nas nie był bolesny, tylko żeby on nam przynosił korzyści. Mówię o tym, że jestem matką, ale ja jestem również chrześcijanką. I to właśnie zobowiązuje mnie do otwartości, do walki o prawdę. Jesteśmy taką grupą polityczną, która nadaje ton parlamentowi europejskiemu. I podkreślam to jeszcze raz. Potrzebujemy tam ludzi, którzy potrafią pilnie pracować, rozmawiać z innymi, dogadywać się i tworzyć mądre prawo. Takich ludzi potrzebujemy w Parlamencie Europejskim. Nie ulegajmy narracji o tych zakazach. Ciągle słyszę, że Unia Europejska wprowadza jakieś zakazy. Unia Europejska nie jest od zakazywania, ale jest od wypracowywania rozwiązań i od stawiania czoła wyzwaniom. Są takie mity i dezinformacje. Najprostszy przykład to zakaz samochodów spalinowych. Nigdy nie było pomysłu nawet, żeby zakazać samochodów spalinowych. I mówmy o tym głośno. Ale dzięki temu, że rozumiemy wyzwania, które stawia przed nami katastrofa klimatyczna, której już jesteśmy dzisiaj świadkami, dzięki postępowi i rozwojowi technologii doprowadzimy do tego, że już w roku 2035 wszystkie samochody, które schodzą z taśmy, będą nie tylko zeroemisyjne, ale cena ich zgodnie z wszystkimi prognozami będzie niższa niż tych nowych samochodów spalinowych, które kupujemy dzisiaj. Uważam, że jesteśmy drużyną. Drużyna, która ma wspólne DNA, która chce walczyć o Polskę, o polskość w silnej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z silną Polską. Jestem mieszkańcem Opolszczyzny. Wychowałem się tutaj, studiowałem we Wrocławiu i wróciłem. Znam ból ludzi mieszkających tutaj i pragnę o tym głośno mówić w Europarlamencie.
Nie zgadzam się z wykluczeniami komunikacyjnymi, które następują. Musimy walczyć o zielony porządek świata, ale w sposób racjonalny. Musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że ten czas, w którym przechodzimy płynnie od przepisów unijnych, musi również być dostosowany do warunków polskich. Tak jak zostało powiedziane tutaj wcześniej, wszelkie ważne decyzje i ogólne prawo zapada w Unii Europejskiej. Także ważnym jest, żeby mówić głośno o problemach Polek i Polaków zamieszkujących tutaj te regiony, aby to prawo było dostosowane do warunków, w jakich żyjemy. Nie chcę, aby w Polsce występowały dwie kategorie, dwie prędkości w Polsce. Pragnę zwrócić uwagę, że małe miasteczka i wsie również muszą prężnie się rozwijać. Popatrzmy w przyszłość. Ludzie z miast wyprowadzają się na prowincję. Musimy przeciwdziałać upływu tych ludzi na zewnątrz, ale również musimy pamiętać o tym, że to będzie samoczynne. Przekażmy te pieniądze do małych miasteczek, małych gmin, małych wsi i pozwólmy im się rozwijać. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, jedną wielką drużyną. Mamy wspólny cel. Tym celem jest wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej jeszcze silniejszą. Mówimy o tym głośno, dlatego że pojawia się bardzo wiele mitów na temat chociażby Zielonego Ładu. Rolnicy to bardzo ważna grupa społeczna i ten Zielony Ład bezpośrednio na nich wpływa. Pokażmy, że możemy to zrobić w sposób przemyślany. Reprezentujmy ich na każdej płaszczyźnie. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, gdzie Państwo będziecie mogli spokojnie wybrać osobę, która będzie mogła nas reprezentować. Szanowni Państwo, w latach 2028-34 będzie bardzo duży budżet uchwalany w Unii Europejskiej, prawie to 1 bilion euro. Są to realne pieniądze, które mogą wpłynąć bezpośrednio na rozwój naszego kraju. Pragnę, abyśmy o to zadbali.